wspomożenie nasze w imieniu Pana. Jaśnieje nam dzisiaj radosny dzień, bo gromadzimy się, aby wielbić Boga za to, że możemy pobłogosławić nowy dzwon. One mają ścisły związek z życiem ludu Bożego. Ich dźwięk odmierza czas modlitwy, gromadzi lud na sprawowanie czynności liturgicznych. Przypomina ważne wydarzenia, które przejmują radością lub bólem tę cząstkę Kościoła czy to miasta, albo też poszczególnych wierzchów. Niech pobożny udział w dzisiejszym obrzędzie uwrażliwi nas na głos dzwonu. Ilekroć go słyszymy, pamiętajmy, że jesteśmy jedną rodziną, która powinna gromadzić się na znak swojego zjednoczenia. Módlmy się. Boże, Ty od początku świata przemawiałeś do ludzi, wzywałeś do zjednoczenia z sobą, pouczałeś ich i udzielałeś im zbawienia. I swojemu słudze Mojżeszowi poleciłeś, aby posługiwał się srebrnymi trąbami do zwoływania ludu. Ty pozwalasz swojemu Kościołowi odlewać zbliżone dzwony, by wzywały do ludu. Panie, posłuchaj ten nowy dzwon i spraw, niech wierni, którzy słuchać będą Jego głosu, wnosili serce do Ciebie, gotowi do udziału w radościach i troskach braci. Niech spieszą do Kościoła, doświadczają w nim obecności Chrystusa, słuchają Twojego słowa i do Ciebie zanoszą swoje błagania. Przez Chrystusa Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
błogosławieństwo na koniec tego Pan z nami się zapełnił.